Siemano, siemanderko, witam w kolejnym filmiku o gitarach, trochę tak poza kolejnością. Kto obserwuje Facebook, ten na pewno już widział, bo wrzucałem zdjęcie. Dzisiaj przetestujemy sobie pick-up, który nazywa się Submarine, czyli łódź podwodna. Jak widzicie na zbliżeniach, wygląda on rzeczywiście jak łódź podwodna, ma taki fikuśny kształt. Jest to bardzo, bardzo specyficzny pick-up, bo jest to pick-up tylko i wyłącznie dla dwóch strun. Pick-up, który sobie podłączamy chociażby właśnie do gitary akustycznej, na której ja dzisiaj wykonam test. Możemy też go podłączyć do gitary elektrycznej. Dlaczego dla dwóch strun? Jest to taki pick-up jakby dodatkowy. Podłączamy go sobie na przykład do dwóch strun basowych. Tutaj wychodzimy sobie kabelkiem i mamy dodatkowy sygnał, który możemy sobie albo przepuścić przez jakieś inne efekty, nie wiem, dodać sobie delay, albo na przykład sobie rozbić dźwięk w panoramie i że dwie te strony są tylko i wyłącznie grane w lewym kanale, a cała reszta gitary plus oczywiście te dwie strony z normalnego tutaj pick-upa wbudowanego w instrument idą sobie już na przykład w prawy kanał. Możemy sobie przepuścić przez to na przykład oktawer i sprawdzić to w takim sposób, że mamy tutaj uderzając, rozumiecie, o co chodzi, tutaj te struny wtedy będą dodatkowo grały jakimś tam na przykład dźwiękiem przypominającym gitarę basową. Możemy sobie na przykład w przypadku gitary akustycznej bądź elektrycznej podłączyć jakiś na przykład inny przester, czyli grać na dwóch różnych przesterach, wtedy tutaj mamy, nie wiem, w dropie sobie gramy akordy, to wychodzą one nam zupełnie z innego źródła, możemy sobie miksować na mikserze na przykład z przesterem. To te wszystkie opcje postaram się jakoś tam w teście później pokazać. Ale o co jeszcze chodzi? Pickup jest bezinwazyjnie przyczepiany takim vacuum, jakby na takim zasysaczem, jak nie wiem, jak nawigacja w samochodzie lub coś takiego, ale nic tutaj nie przekręcamy, po prostu przykładamy go i to się nam trzyma. Mamy dwie takie małe śrubki, które możemy imbusikiem sterować wysokość i sobie dobierać tą wysokość. Oczywiście wiadomo, że im bliżej struny, tak jak w normalnym pick-upie, tym mocniejszy sygnał, ale też może się na przykład przez magnes zjeść nam wibracja struny, więc możemy sobie to wyregulować. Pick-up ma w zestawie jest taki kabelek na mini jack. Tutaj jest wejście mini jack stereo. I dlaczego jest ono stereo? Dlatego, że ma on dwie opcje. Albo tutaj sobie gramy w ten sposób, że mamy przełączony po prostu monofonicznie i idzie sygnał z dwóch strun w jeden kanał, ale możemy sobie też przełączyć ten przytyczek i wtedy tutaj są tak jakby dwa pick-upy dla osobnych strun. I jeśli mamy kabel tutaj stereofoniczny, którym sobie wyjdziemy na mikser, to możemy w ogóle zrobić tak, że mamy na przykład do struny E6 podłączony oktawer, a na przykład do struny A5 mamy podłączony chorus na przykład. Jeden jest w jednym kanale, drugi w drugim, a cały sygnał z gitary normalnie nagłośniony tutaj tym wyjściem na przykład jest w środku w miksie, więc takie można tworzyć różne dziwne rzeczy. Oczywiście to nie jest tylko tak, że można to podłączyć do górnych strun, można sobie to przyczepić do strun dolnych i tutaj też na to zadziała dla tych dwóch strun, czyli na przykład jak gramy w jakichś otwartych strojeniach i dużo używamy, wiecie, na przykład, to wtedy te struny, jeśli pick-up jest z tej strony, to wtedy na przykład te struny będą, nie wiem, z chorusem albo właśnie rozbite w panoramie, a cała reszta, no po prostu taka śmieszna kombinatoryka tutaj się może pojawić, ale może to, jeśli ktoś ma na przykład naprawdę łeb do harmonii, jeśli ktoś ma naprawdę łeb do tego, jak to wszystko poukładać, to naprawdę można z tego fajne różne rzeczy powyciągać. Przełączyć się chociażby szóstą struną i piątą struną przez looper i na przykład tylko mieć zalupowany jakiś tam podkład z tych strun, a tutaj dodatkowo grać dźwięki i jeszcze tutaj podbijać. No, tylko i wyłącznie to, jaka jest wasza głowa, powoduje to, jak ten pick-up można użyć. Słuchajcie, jeśli chodzi jeszcze o podłączenie tego pick-upa, w sensie takie tutaj przypięcie,
To w zestawie są też dwa takie magnesiki, bo to jest w ogóle takie coś, że no wiadomo, jest to magnes, więc w zestawie mamy takie dwa magnesiki. Jeśli nie chce nam się to trzymać z jakichś tam powodów tutaj przy pomocy tego wakiumu, chociaż to bardzo ładnie się trzyma przy pomocy samego tego urządzenia, ale nie mam jakieś tam chropowate powierzchnie lub po prostu, nie wiem, z jakiegoś tam powodu się to nie chce trzymać, to możemy sobie takimi dwoma magnesikami, które wyglądają jak takie baterie do kalkulatorka, to możemy sobie tymi tutaj dwoma przyczepić te magnesiki i wtedy tym magnesikiem się to też przyczepia, słuchajcie. Jak mówię, no postaram się za chwilę Wam pokazać różne opcje tego, jak to gra i co się dzieje i o co chodzi. Zobaczymy. Co ja tutaj wymodzę, w miarę moich oczywiście możliwości. Jak mówię, im więcej ktoś jest kreatywny, tym bardziej kreatywnie wykorzysta. Moim zdaniem jest to dosyć ciekawe urządzenie, nietuzinkowe i takie z takich różnych dziwnych gadżetów, które są do gitary, bo to na pewno pozwalające na rozwinięcie się i pozwalające na różne fajne sytuacje, które do tej pory były niemożliwe. No wiadomo, nie jest to dla 6 strun, specjalistycznie jest to zrobione dla tych 2 strun, specjalnie jest to po to, żeby troszeczkę rozszerzyć paletę brzmień i żeby to w ten sposób zadziałało. Ja już biorę się za podłączanie. Zaraz sobie będziemy sprawdzać. Test raczej zrobię tylko i wyłącznie na gitarze akustycznej. Przynajmniej taki mam zamysł na razie. Jeśli to się zmieni, no to zobaczycie najwyżej gitarę elektryczną. Ale na razie zrobię test na gitarze akustycznej. Oczywiście do gitary elektrycznej można to podłączyć. Oczywiście można to podłączyć do basu, do każdego instrumentu, gdzie są metalowe struny i gdzie po prostu dźwięk jest wydobywany przy pomocy tego to tutaj drgania struny i zbierania tejże. Być może nawet do elektrycznej lepiej, bo są struny stalowe, a nie brązowane, więc może to tak. No, ale ja dzisiaj testuję na akustycznej, taki mam zamysł na ten czas. Aha, jeszcze chciałem powiedzieć tak, producent zaleca, żeby to na czas transportu i w ogóle to odłączać, i żeby to trzymać w tym pudełeczku i żeby dbać o to jako jakiś mikrofonik i tak dalej, i tak dalej. I producent zaleca jeszcze to, ażeby ten kabelek zawsze był jakoś tak dobrze przypięty, czyli żeby nie latał, czyli w warunkach koncertowych, w warunkach jakichś tam prób i tak dalej, gdzie trochę się więcej ruszamy, no to tutaj mamy taki rzepik i w ogóle, ale można też sobie jeszcze jakoś być może zrobić innowacje. No wiadomo, że ja się tam nie muszę przyjmować do tego testu dzisiaj, ale producent zaleca o to, żeby dbać o to, żeby to zawsze było tutaj dobrze zapięte i żeby to zawsze działało w taki sposób, że o to po prostu w ogóle dbamy i że jest to sprzęt, którego będziemy używać długo, więc po prostu dbajmy o niego. No tyle do powiedzenia. No dobra, czas już przejść do nagrań. Z góry przepraszam za to, co usłyszycie, bo to jest naprawdę moja pierwsza zabawa w ogóle z tym Submarinem. To wymaga troszeczkę innego podejścia generalnie do tego, jak się gra. To wymaga troszeczkę innego podejścia do tego, co się wymyśla. I to jest taki teraz po graniu mogę chwilę powiedzieć, że to jest takie coś, co no, powoduje, że troszeczkę nam się kreatywność przesuwa w inne kierunki, troszeczkę kreatywność gdzieś tam inaczej się przenosi w inne rejony. Trzeba zacząć myśleć trochę tym Submarinem i trzeba trochę zacząć tak to kombinować, żeby to, co chcemy tutaj po prostu pograć, no jakby było jakąś całością z całą resztą, więc to nie jest takie zwykłe sobie granie na instrumencie, bo to jest trochę tak, jakby grać na dwóch instrumentach naraz. Słuchajcie, pobawiłem się tak, że jest sygnał akustyczny i mamy przepuszczony sygnał z tego Submarina przez dwa wzmacniacze gitarowe na lekkim przesterze. Przester jest z Bossa Power Stack i mamy w stereo delay Nuxa na dwie paczki. W środku jest sygnał z gitary akustycznej, ten z przetwornika normalnego wbudowanego w samika, a potem mamy do czynienia w panoramie, po prostu sobie różne tam się rzeczy dzieją, jest chorus, jest reverb i to jest taka pierwsza część testu, a potem w drugiej części bawiłem się w ten sposób, że w lewy kanał dałem Morpheus Bomber i to jest, i tam są oktawery w górę i w dół, no też są kwinty, kwarty i jakieś tam interwały sekundowe, ale
ale generalnie bawiłem się głównie tutaj, głównie oktawami, więc mamy do czynienia z czymś takim, że gitara akustyczna w jednym kanale symuluje jakby gitarę basową, a w drugim gra normalnie. Tam też podpiąłem sobie delay, który też powoduje jakieś tam kosmosy, szczególnie na oktawach w górę. No jak mówię, to jest pełna improwizacja i pełna zabawa. To jest taki wymagający efekt tego, żeby na przykład na niego ułożyć jakiś tam numer sobie i pokombinować dłużej. Ja tutaj postaram się wam wyciąć najlepsze fragmenty z tego, co zagrałem. Grałem sobie godzinę na tym, kombinowałem różne rzeczy. No mam nadzieję, że coś z tego w ogóle się tak naprawdę nadaje, bo to nie jest do końca takie łatwe z tym graniem. Jak mówię, na pierwszy raz no trzeba wziąć tą poprawkę, że gram, tak, bo po pierwsze trzeba wziąć poprawkę, że gram pierwszy raz, i jak na pierwszy raz, no to nie jest tak, że od razu coś tam wymyślimy. No to jest taka rzecz, na którą trzeba posiedzieć, taka rzecz, którą trzeba sobie posprawdzać i którą po prostu trzeba potestować, ale bardzo fajna, bardzo kreatywna i naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie się to robi. Słuchajcie, jak gram na bomberze, to wykorzystałem oczywiście wzmacniacz MadDog Prince 15, więc mamy takie brzmienie, że też jest gitarowe brzmienie elektryczne, nie do końca akustyczne. Nie bawiłem się tak, że wpiąłem dwa czyste sygnały akustyczne. Oczywiście jeszcze przy okazji tutaj muszę powiedzieć takie rzeczy, że trzeba się też poziomami pobawić, więc daje to nam możliwość tego, że sobie sprawdzamy jakieś tam poziomy dźwięku i to wszystko też musimy poustawiać. Dużo kręcenia, dużo myślenia, dużo ustawienia i dużo wyjścia ze strefy komfortu i z pudełeczka tutaj mamy. Nie bawiłem się wersją, bo jak mówiłem w intro wcześniej, to można zrobić tak, że kablem stereo można w ogóle rozbić to na stereo i mamy na przykład w lewym kanale szóstą strunę, a w prawym kanale piątą strunę i można sobie jeszcze tak rozbić. Tego akurat tej części testu nie zrobiłem. Polecam Submarina, sprawdźcie sobie, może wam się spodoba. Dla niektórych myślę, że będzie to ciekawostką i ciekawym rozwiązaniem do tego, żeby po prostu coś zrobić nowego. Przepraszam, teraz już przed wami to, co tutaj powypitulałem. Mam nadzieję, że się spodoba. Trzymajcie się, yo, yo, yo.
Możesz ty w mordę, misio. No, ktoś tutaj ma dobrą zajawkę. Ja pierdziele. No, jak BMW E30 jest jednym z fajniejszych samochodów na świecie, tak, takie Audi Quattro to kurwa kopie dupę po całości. Nie no, linia w ogóle nadwozia i wszystko co w tym samochodzie jest, jest idealny, jest rewelacyjny, jest zajebisty. Wielki, wielki props dla tego, kto ma ten samochód. Pojechałbym takim samochodem, nie ukrywam, kawałek, albo i nawet dłuższy kawałek. No jest to.